Już nagrywasz? After sceny. Dobra. Okej, okay, no bez scenariusza, no to jest 3 razy więcej roboty. Dobra. Okej, okay, możemy lecieć. Kolarstwo górskie, witam Was w serii odcinków, w których poznacie nie tylko jak działa rower górski, ale dokąd Was zawiezie. Po pierwsze, ten odcinek jest skierowany do wszystkich tak zwanych newbies, tych, którzy nie jeździli na rowerze górskim albo jeździli na rowerze górskim po asfalcie w mieście. Nawet sobie nie wyobrażacie, w jakie piękne miejsca rower Was zawiezie i nie wyobrażacie sobie, jak wielką różnicę robią szerokie opony i duży zakres przełożeń. Taki rower naprawdę wywiezie Was z dala od zgiełku miejskiego, w miejsca, których nigdy nie widzieliście, a prawdopodobnie znajdują się zaledwie kilka kilometrów od Waszego domu. Ponieważ jazda na rowerze górskim ma zupełnie inny wymiar niż jazda na rowerze szosowym, wyrobi ona u Ciebie nie tylko wytrzymałość, ale też siłę, koordynację i refleks. Przekonasz się o tym za chwilę. Wcale nie musisz zaczynać od ciężkich treningów. W ogóle nie musisz robić ciężkich treningów. Dla Ciebie kolarstwo górskie może być przyjemnością i tylko przyjemnością. Zacznij po prostu od jazdy po parkach, ścieżkach, poznawaj możliwości swojego roweru oraz swojego organizmu. Bardzo szybko zauważysz, że grube opony, odpowiednio napompowane, nie za miękko, nie za twardo, dadzą Ci naprawdę dobrą przyczepność i nie musisz zaraz pytać, jakie to mają być opony, jaki to ma być model opony. Grube opony z niezjechanym bieżnikiem wywiozą Cię w każdy teren, jaki tylko będziesz chciał, jako początkujący. Poznawaj możliwości Twojego roweru, jeśli chodzi właśnie o zakres przełożeń i poznawaj także te najniższe przełożenia. Nie bój się, że pedałujesz, a stoisz w miejscu, to jest zupełnie normalne. Zaczynaj od lekkich, czyli tak zwanych niskich przełożeń, a będziesz mógł wyjeżdżać coraz większe góry. Kolarstwo górskie to zjazdy i podjazdy. Zjazdy i podjazdy bardziej strome, o większym nachyleniu niż spotkałeś je w mieście albo na rowerze szosowym. Na zjazdach i na podjazdach po prostu przyjmuj zrelaksowaną pozycję. Na podjazdach nie spinaj się za bardzo, nie bujaj się za bardzo, staraj się być jak najbardziej zrelaksowany, zrelaksowana. W tym bardzo pomogą Ci niskie przełożenia. Niskie, czyli lekkie przełożenia, kiedy pedałujesz szybko, a jedziesz powoli. To jest wysokie przełożenie. Powoli pedałujesz, koło kręci się szybko. Czyli ciężkie przełożenie. Mała zębatka z tyłu, duża zębatka z przodu. To jest niskie przełożenie. Widzicie różnicę? Pedałujesz jak szalony, a koło kręci się powoli. Czyli duża zębatka z tyłu, mała z przodu, jedziemy powoli pod górę. Podjazdy to czysta przyjemność, naprawdę czysta przyjemność. Jeżeli nie będziecie od razu próbowali cisnąć za mocno, wypróbuj w swoim rowerze przełożenia. Zobacz, jak niskie przełożenia ma na przykład mój rower. Jeżeli masz rower budżetowy, który kosztował około 1500-2000 zł, to pewnie masz 3 blaty w korbie, co oznacza, że możesz pedałować jeszcze szybciej, a jechać wolniej. Zobaczcie, że ja nie trzymam się mocno kierownicy, mogę ją w zasadzie puścić, czyli nie spinam się, a mamy tutaj dosyć solidny podjazd. Na takim podjeździe będziecie mieli dużo zabawy, jeżeli właśnie tak do tego podejdziecie. Niskie przełożenie. Szanujmy podjazd na samym dole, a jak już zobaczycie, że zbliża się szczyt, a w nogach jeszcze trochę zostało, no to spróbujmy jedno przełożenie w dół. O, przyjemnie, robi się cieplutko w płucach, nie zaciskaj rąk na kierownicy, cały czas zrelaksowany, no to co, opanowała, jeszcze jedno w dół i troszkę szybciej. Pablo już nie może, ja też nie mogę i bardzo dobrze się bawimy. I o to chodzi, żeby być zrelaksowanym na podjazdach. Zrelaksowana pozycja na zjazdach pozwoli Ci balansować razem z rowerem, czuć, co się dzieje pod Tobą, patrz przed siebie, patrz tam, dokąd chcesz dojechać i dzięki balansowi i koordynacji będziesz w stanie bardzo dobrze amortyzować różne przeszkody, przez które będziesz przejeżdżać, które będziesz pokonywać. No i o to chodzi w kolarstwie górskim, że po podjeździe jest zjazd, no coś pięknego. Popatrzcie na moją pozycję, teraz specjalnie trochę dla Was przesadzam. O, jak mogę sobie zamortyzować nierówność. Zaraz będzie druga. Ciach wybieram ją łokciami. Możemy troszeczkę przyspieszyć. I teraz widać, o, bierzemy sobie po zewnętrznej, lejem zakręt. I przechodzimy na drugą zewnętrzną. I pach, i można sobie tutaj coś pobawić się trochę. Coś tu ciekawego się dzieje. Rozluźniona pozycja. Jestem w stanie reagować, nie jestem sztywny.
jadę miękko. Dwa kroki już poczyniliśmy. Zaczynasz od prostych przejażdżek po parkach i prostych ścieżkach. Uczysz się być zrelaksowany w każdych warunkach na rowerze. Zwiększaj dystanse i różnicuj teren. Z każdym dniem, z każdym tygodniem będziesz czuć coraz większą wytrzymałość. Poczujesz, jakbyś musiał czy musiała nawet jeść nieco mniej. Po prostu twój organizm będzie przystosowany do dłuższego wysiłku. A zróżnicowanie terenu, czyli jazda po piasku, po kamieniach, po asfalcie, po szutrze, po trawie, nauczy cię, że rower zachowuje się w takich warunkach w różny sposób. Nauczysz się, jak hamować, jak przyspieszać i jak skręcać. No, tutaj te zakręty to jest coś pięknego. A my lecimy dalej. Tam, tam, tam i na dół. I czwarte, podejmuj wyzwania. Znajdziesz w lesie takim jak ten mnóstwo miejsc, które mogą być dla ciebie wyzwaniem. Na przykład, przy okazji, czy ten korzeń jest do zjechania? Zobaczmy. Czekaj, bo ten korzenia nie widać ani nic. Jak tu jest wysoko? No, jak zwykle tego na kamerze nie widać, ale tutaj jest wysoko, bo jak zabiorę rower, no to stoję sobie, no i mam teraz, no, gdzieś dotąd, trochę powyżej pasa. Tylko, że przednie koło będzie się chciało zatrzymać na tym korzeniu. Śmieci. Dobra. Zjechać z tego korzenia albo podjechać pod ten korzeń. Nie wybieraj niczego, co wydaje ci się za trudne albo czego się będziesz bać, ale zdecydowanie w każdym parku możesz znaleźć na przykład ostry zakręt albo możesz sobie go samemu wymyślić. 180 wokół drzewa z coraz wyższą prędkością. Będzie dla ciebie wyzwaniem, które cię wiele nauczy. Podejmowanie wyzwań nauczy cię bardzo, bardzo wiele. Spróbuj każdego tygodnia nauczyć się czegoś nowego, jeśli chodzi o technikę na twoim rowerze. Bardzo pomoże ci w tym cały nasz wielki, ponadgodzinny film na temat techniki jazdy. Podobało się? Wiecie, co robić. Nie lajkować i subować. Wsiadać na rower i śmigać do lasu. A w drugim odcinku, w tej serii, dowiecie się, dlaczego nie możesz podjechać pod górkę. No i tam będzie leciała taka muzyka. To tak jak w klockach. Tutaj wiesz, będzie jakaś akcja, akcja, akcja. I potem wchodzimy. 3, 2, 1. Na rowerze szosowym po asfalcie, czy po nawet lekki. Jeszcze raz to musimy zrobić. Trzymać? Nie, jest okej. Dobra. Ponieważ jazda na rowerze górskim, nawet w lekkim terenie, ma zupełnie inną specyfikację. Nie, jeszcze raz. Ponieważ jazda na rowerze górskim ma zupełnie inny wymiar. Ma zupełnie inny wymiar. Zobacz przeszkody, przez które będziesz jechał. Na zjazdach zrelaksowana. Się naklaskam, nie? Naklaskam czy naklaszczę? Dobra, lecę. On a descent jedzie Pawełek. Czy to nie Pawełek? Nie, to nie Paweł. Dobra. I po trzecie, co zapomniałem, co miał być? Zaraz go wytnę, ten słup. Ten słup? Dobra, schylaj się. Dobra, stop.